animator. Jako sponsor, mecenas i animator kultury. I od razu pragnę ostrzec, że kultura to jest coś takie ważne dla narodu i w ogóle. To jest coś takie, to się w pale nie mieści. Nie ma to tamto, pieniądze, nie pieniądze, bo jest tak, że najsam przód jest kultura, potem długo, długo, długo nic i sztuka. Na koniec. Ale kultura to nie jest tak, że chodzić do muzea. Ja byłem w muzea i takie rzeczy widziałem, że bywam tu jeden z drugim, no po prostu gały na wierzchu. Ale co też również zauważyłem, nie ma tak na świecie, że to jeden z drugim wejdzie do takiego muzea i się od razu pcha z tymi łapami, dotykać tego eksponata. No gdzie? Najsamszą troszki kultury osobistej. I dopiero potem z łapami, prawda? To też, jeżeli jeden z drugim takiej siły w sobie nie czuje, żeby nie dotykać, niech nie wchodzi. Niech nie zagląda. Na miasto niech idzie, tam, niech se w tramwaju dotyka. Dalej, takie książki, no to jednak trzeba czytać, prawda? Taki autor, pisarz się namordował, szmalu nabrał, jakiegoś tam, Nobla dostał. To przez sam szacunek, to by to trzeba przekartkować, prawda? Znowuż nie przesadzajmy, bo są piękne kawałki. No, sam jeden czytałem. To płakałem łzami. Do tego są te biblioteki. Ja wiem, że to jest ciężko, że taką książkę trzeba później oddać, prawda? A się w końcu za darmowie wzięło. No to znowu, jeżeli jeden z drugim takiej siły w sobie nie czuje, żeby oddać, niech nie pożycza. Niech nie wchodzi, na piwo niech idzie, to sobie na wyżej flaszki nie odda, prawda? Następny. Jest te kino, dziesiąta muzyka, prawda? Jest? Jest kino. Nie dla ludzi. Dla ludzi. Tylko czystych morder. No przecież tam nieraz siekierę można zawiesić. I ostrzegam, że będą bileterki z psami. Bileterka bilet sprawdzi, puści, a pies powonienie sprawdzi i nie wpuści. I bardzo proszę, przejmie bileciki na 17, ale do łaźni. I bez kagańca będzie. I pies, i bileterka. Następnie. Różni ludzie są na świecie. No jest taki jeden z drugim, co z domu na przykład nerwowy bardzo. Przyjdzie, zobaczy coś, krzyknąć musi. Albo inny z domu dowcipny,
przyjdzie, zobaczy, usłyszy coś śmiesznego, dogadać musi. Różne stworzenia Boże są na świecie. I bardzo dobrze, niech sobie będą. Tylko nie w teatrze, mordę. Bo ponieważ, że teatr ma swoje sakrum. Co to się oznacza? To się oznacza, że morda w kubeł. Taki aktor jeden z drugim jest płacony od tego, żeby nawijał, prawda? Taki aktor jeden z drugim nie po to się uczył, 2, 3, 4, czy tam nawet no więcej lat, jak nie zdał z klasy do klasy, żeby mu potem byle jeden z drugim z ulicy, na przykład na Hamleta, krzyczał: ty, rudy, uważaj z tyłu, czy coś takiego. Także reasumując, pierwsze primo, nie wchodzić do muzea. Drugie, umijać biblioteki. I trzecie, włącz kina i z teatru. To na razie.